Będą walczyć o interesy naszego kraju i stać na straży wartości chrześcijańskich. Tak o swoich kandydatach do Parlamentu Europejskiego mówił dziś we Wrocławiu szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. W regionie dolnośląsko-opolskim numer jeden na liście ma Beata Kempa. W parlamencie, jak Państwo wiecie, nie wybiera się rządu, nie wybiera się większej, nie konstruuje się tej większości, która jest niezbędna do codziennego rządzenia tutaj w Polsce, jak w polskim parlamencie. Ale tam muszą być silne osoby, które będą potrafiły w sposób odważny i zdecydowany zabiegać o polskie interesy. Wielki honor i zaszczyt, że ze mną dzisiaj do tych wyborów staje drużyna, z którą pracowaliśmy od początku powstania Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Oprócz urodzonej w Sycowie Kępy, wśród kandydatów znajdziemy byłego wicemarszałka Sejmu Janusza Dobrosza oraz Patryka Jakiego, który jest rzecznikiem Solidarnej Polski. Na liście są także działacze samorządowi i przedsiębiorcy. Zdaniem kandydatki do Parlamentu Europejskiego Anny Kubicy z koalicji Europa Plus Twój Ruch, Urząd Miejski we Wrocławiu faworyzuje Platformę Obywatelską. A wszystko przez namiot, który działacze PO wystawili na skrzyżowaniu ulic Oławskiej i Świdnickiej. Jak się okazuje, o zgodę na rozstawienie namiotu starali się także kandydaci Europy Plus i Twojego Ruchu. Tyle, że bezskutecznie. W imieniu koalicji Europa Plus Twój Ruch skierowaliśmy pismo do pana prezydenta Dutkiewicza z pytaniami, czy Komitet Platformy Obywatelskiej dostał zgodę na wystawienie tego namiotu wyborczego, a jeżeli tak, to czy powodem wyrażenia zgody przez pana prezydenta jest jego aktywne zaangażowanie w kampanię jednego z kandydatów, pana Stanisława Huskowskiego? Zarówno Komitet Twojego Ruchu Europy Plus, jak i Komitet Platformy Obywatelskiej otrzymali identyczne zgody na rozstawienie krzesełek i stolików. Platforma Obywatelska namiot rozstawiła w ramach akcji Mobilne Biura PO 1 maja. Po wpłynięciu pisma od Komitetu Europa Plus Twój Ruch, miejscu urzędnicy będą analizować, czy zaistniała sytuacja była zgodna z prawem wyborczym.